Naszym gościem jest pan Mirosław Hiszpański. Panie prezesie, czy mógłbym przedstawić dokładnie swoją funkcję? Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie. Jesteś jednym z głównych patronów i organizatorów tej imprezy. Na co liczycie? Takie biznesowe spotkania osób zajmujących się określonymi branżami zawsze odświeżają sytuację. Dobrze jest zobaczyć, móc spotkać się z gronem firm, które działają, które chcą coś wnieść w zakresie rozwoju regionu, a związek swoją rolę upatruje w scalaniu, koordynowaniu, współpracy firm, działaniu na rzecz szeroko pojętej przedsiębiorczości regionalnej. No właśnie, jest pan szefem Związku Pracodawców i wiem, że w przeciwieństwie do Niemiec, gdzie członkostwo w związkach jest obowiązkowe, w Polsce wszystkie tego rodzaju organizacje mają problemy, ponieważ nie wszyscy przedsiębiorcy chcieliby się zrzeszać. Jak wy to robicie, że jednak macie członków? No, najwyraźniej dobrze działamy. Natomiast czy obowiązek zrzeszania się gwarantuje jakiś szczególny rozwój związkom? Myślę, że nie. Ja jednak uważam, że działalność gospodarcza, skoro jest dobrowolna, to dlaczego zrzeszanie się ma być obowiązkowe? To nie uważam w tym jakiegoś spektakularnego sukcesu, żebyśmy mogli odnieść poprzez ustawowy przymus zrzeszania się przedsiębiorców. To naszym zdaniem jest zupełnie ślepa uliczka i lepiej jest móc pracować z tymi firmami, które widzą sens konfederowania się, widzą sens rozwojowy przez tego typu działania niż przez ustawowy przymus. Jakie głównie firmy się zrzeszają w waszym związku? Przekrój firm jest bardzo szeroki, od turystyki, przemysłu meblarskiego, przemysłu doradczego, szkoleniowego, przemysł budowlany. Bardzo duże spektrum firm, które współpracuje ze związkiem. Panie prezesie, dzisiaj ta impreza, na której jesteśmy obydwaj, to jest pierwsza, numer jeden. Już niektórzy mówią, że to jest konkurencja dla Karpacza. Czy planujecie dalej współuczestniczyć w organizacji tej imprezy, w kolejnych ich edycjach? Z przyjemnością, jeśli uda się zbudować taki długookresowy ciąg pracy i współpracy z firmami, myślę, że kierunek jest bardzo dobry i będziemy starali się to powtarzać i w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie prezesie.